Witam, tu Puma. Chcę Wam pokazać sposób na najlepszy sposób zabezpieczenia programów, katalogów i folderów pod systemem Windows, do czego nie jest potrzebny żaden program. A więc słuchajcie. Do tego będzie Wam potrzebny kod HTML, który dostaniecie poniżej w opisie oraz na moim Facebooku. Tworzycie katalog tekstowy o nazwie, hasło na folder. I na razie tymczasowo, jak go sobie nazwiecie, tak nazwiecie, albo bezpośrednio ściągnęcie już gotowy taki katalog z tym kodem. Wchodzimy wtedy do edycji tego pliku tekstowego. Przede wszystkim nas interesuje hasło, którego będziemy używali do zabezpieczenia. Staramy się użyć najbardziej ciężkie hasło do złamania, ale jednocześnie, które będziemy pamiętali, to jest bardzo ważne. Bo jak hasło zapomnimy, to niestety do tych danych się nie dostaniemy. Hasło zamieniamy tutaj, w tym miejscu, gdzie domyślnie jest podane hasło password. Teraz plik tekstowy musimy zmienić mu nazwę. Zmieniamy na przykład na nazwę locker od zabezpieczenia oraz koniecznie zmieniamy rozszerzenie na .bat, czyli czynny będzie plik. Przy zmianie na rozszerzenie .bat wyskoczy nam komunikat w Windowsie, czy na pewno jesteśmy pewni zmiany. Potwierdzamy oczywiście to na tak. Jak już mamy gotowy plik z nazwą locker, z rozszerzeniem bat, wpisany mamy kod HTML z hasłem, to go uruchamiamy. Naciskamy na locker.bat. Pojawi się nam katalog private. Jest to katalog, do którego będziemy chowali katalogi, pliki, foldery, dokumenty, filmy i wszystko, co chcemy zabezpieczyć. W tym wypadku domyślnie na pokaz zabezpieczymy film o nazwie ryby, więc kopiujemy go do katalogu private. Jak już mamy skopiowane wszystko, co chcemy zabezpieczyć do katalogu private, naciskamy na plik locker.bat. Wyskoczy nam komunikat, czy chcemy dane zabezpieczyć. Naciskamy literkę Y, czyli yes. I w tym momencie dane nam zostają zabezpieczone i katalog private zostaje ukryty. Teraz, jeżeli chcemy dane odtworzyć, czyli odzyskać to, co zabezpieczyliśmy, naciskamy znowu na katalog locker.bat. Tym razem wyskoczy nam komunikat o wpisaniu hasła. Wpisujemy hasło, jakie ustaliliśmy. Tutaj jest hasło domyślne password. Takie hasło też wpisujemy. Po wpisaniu poprawnie hasła pojawia się nasz ukryty, zabezpieczony katalog private z danymi, które wgraliśmy do środka. Oczywiście wszystko działa poprawnie. Dane zawsze będą całe i zdrowe, jak się mówi, bo ten kod i ten prosty sposób działa idealnie i bezawaryjnie. Jedna bardzo ważna rzecz, którą należy pamiętać,
by przez przypadek nie usunąć tego pliku lockerbat, bo wtedy dane niestety nie odzyskamy. Więc zmienimy mu atrybuty na jako plik ukryty, dodatkowo jako tylko do odczytu i pamiętajmy, że to jest ważne. Więc jeszcze raz w skrócie, naciskamy lockerbat, wyskoczy nam komunikat, czy chcemy zabezpieczyć, naciskamy literkę Y, Enter, katalog prywatny z danymi nam znika. A jak chcemy odzyskać, to jeszcze raz naciskamy lockerbat i katalog z danymi prywatne znowu nam się pojawi, oczywiście po wcześniejszym wpisaniu hasła, jakie ustaliliśmy, w tym domyślnym wypadku password. Oczywiście jak będziemy zabezpieczali dane na różnych dyskach twardych, na przenośnych pamięciach i tak dalej, to możemy katalog lockerbatów rzeczywiście nazwać inaczej: muzyka.bat, filmy.bat, dane.bat, żeby łatwiej później było rozróżnić do odblokowania. No i pamiętajmy, jakie wpisujemy hasło do konkretnego pliku tekstowego, kiedy wklejamy dane z kodem HTML. Mam nadzieję, że ten sposób wam się spodobał. Na pewno się przyda i do waszych ważnych danych nie będą mieli dostępu osoby trzecie albo ten, kto nie powinien mieć dostępu. Wiadomo, o kogo chodzi. Pozdrawiam. Proszę, subskrybujcie. Proszę też polubić. Będę się starał o kolejne filmy, które mogą wam się przydać. Piszcie też na priwa oraz w e-mailu, jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie jakieś konkretne filmy.